W ubiegłym roku, 2013, na wiosnę, odymiłem i nie znalazłem w rodzinach, gdzie były uwolnione matki, nie znalazłem ani jednej warozy na wytłuszczonych, wyłożonych papierem dennicach. Czyli się okazało, że w tych warunkach waroza nie ma szans dożyć do zimy. To jest dość szeroki temat. Chodzi o zmianę, że powiem, rozwoju osobniczego warozy. Przez wczesną izolację matek w jesieni zapobiega się wyhodowaniu przez warozy osobników długowiecznych. No nieważne, w każdym razie w 2013 roku na wiosnę nie znalazłem ani jednej warozy po odymieniu apiwarolem. W związku z tym zrobiłem eksperyment i przez cały sezon nie robiłem żadnych zabiegów przeciwko warozie. Nie wycinałem ramek pracy, nie stosowałem kwasu mrówkowego i w jesieni, jak odymiłem rodziny, znów po zamknięciu matek w izolatorze, po odczekaniu 21 dni, kiedy już nie było czerwiu w rodzinach, znalazłem trzykrotnie mniej warozy niż było w poprzednich sezonach w tej ilości rodzin. Najwięcej w jednej rodzinie to mi się osypało bodajże 130 osobników warozy. Podczas kiedy w ubiegłych latach po wycinaniu ramek pracy przez cały sezon, po odparowywaniu około 18 ml kwasu mrówkowego, potrafiłem znaleźć w ulu po pierwszym odymieniu nawet około 1000 osobników warozy. Więc to świadczy o tym, jak skutecznie można leczyć warozę, skutecznie i powiedziałbym, no może nawet komfortowo, można leczyć warozę przy zastosowaniu izolatorów chmary. Dlaczego komfortowo? No bo tylko raz wystarczy odymić i pozbywamy się prawie 100% warozy. Dalej, na wiosnę startujemy w ogóle bez warozy, czyli te rodziny mają lepsze warunki rozwoju. Po jakichś 3 tygodniach od uwolnienia sprawdzimy jeszcze ilość czerwiu w rodzinach tych, które miały matki izolowane i w rodzinach tych, gdzie matki były wolne. Znów w ubiegłym sezonie okazało się, że rodziny, które miały matki wolne przez całą zimę, po 3 tygodniach po uwolnieniu reszty pasieki z izolatorów, one miały 8,4 decymetry kwadratowe czerwiu, natomiast te, gdzie matki były w izolatorach, miały 10 do 18 decymetrów kwadratowych czerwiu. Czyli rodziny po uwolnieniu z izolatorów, matek z izolatorów, rozwijają się żywiołowo. Dziękuję.